Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku, gdzie zobaczycie bardzo ciekawą powtórkę, choć bohater, znaczy kierowca, który kieruje tym oto medzikiem dziewiątotierowym, powiedział, że tak naprawdę ta bitwa nie jest jakaś niesamowita, no ale mi się spodobała, a wy napiszecie w komentarzu, czy również wam ta bitwa się podoba. A kierowcą jest kakaowe ciastko. Witaj serdecznie. Cześć, witajcie. Medzik francuski 9 tieru na piaszczystej rzece, moim zdaniem jedna z ładniejszych map w tej chwili, na topie. No i zaraz się dowiecie, ci, którzy jeszcze tym czołgiem nie jeździli, jakim czołgiem właśnie jest Batchatillon 25T AP. Okej. Okay. To może na początku tradycyjnie, tak, każdy się tłumaczy, kakaowe ciastko, no w zasadzie są kakaowe ciastka, gdyby to było kakaowe oko albo coś innego, to by się kojarzyło z czymś innym, ale to chyba chodzi o po prostu... O przysmak. To, że lubisz kakaowe ciastka, czy z innego powodu się tak nazwałeś? No tak, przepadam za słodyczami, więc kakaowe ciastka raczej są głównym takim słodyczem. Bo nie są aż tak kaloryczne i... Czemu tak oglądasz teraz ten piasek na tej mapie? Ogólnie się rozglądałem tutaj, czy ktokolwiek tutaj pojechał, bo widziałem, że właśnie sporo przeciwników było na tamtej flance i myślałem, że kogoś tutaj znajdę, ale... Mhm. W zasadzie widzę, są dwa lighty z jednej i z drugiej strony. Ty pojechałeś na początku zrobić tak zwany zwiad, jak to light robi na tą górkę po drugiej stronie mapy, ale teraz samodzielnie w zasadzie ruszasz bez żadnego wsparcia, bez pancerza, jedziesz na respy wrogie. Dlaczego tak? Taki pomysł. Tak. Wszyscy byli wyspotowani, zostały tylko arty, więc stwierdziłem, że sobie ubiję arty i chociaż jakiś wynik będzie. No właśnie, bo nie wszyscy, bo jeszcze light. Tak, jest starta 3000 HP, więc no wątpię, czy dałoby się to ugrać, jeżeli bym pojechał. O, teraz strzał fajny. Tak, tutaj RNG mnie po prostu kochało przy tych strzałach i nie wiem, jak to wchodziło. Mógł jeszcze ten light 7 tieru gdzieś tutaj być, ale na szczęście wszystkie 3 arty, czyli... Cóż, o ten strzał też tak, również tak, szczęśliwy. Bardzo wartowny. Tutaj właśnie od Esterfa wyrwałem. A miałem misję na tą ostatnią, na T55A, żeby 2500 na TD-kach zrobić. No to stwierdziłem, że sobie przeładuję i wyjadę po tego Skorpiona i Esterfała. Już zobaczmy. Tak jest. Misja... A, tu jakaś inna mi się pokazuje. Zniż moduły, to, jak N przyciśniesz. Tak, bo to jest z tej nowej kampanii. Ten aha. Excalibur czy coś tam. Dobra, czyli... cóż. To nie jest oczywiście light, ale tym medem można, tak samo jak Batchatem na 10 tierze, bardzo ładnie spotować, więc dlatego często gracze używają optyki na tym czołgu. Jakie moduły ty masz zamontowane? Mam optykę właśnie, stabilizator pionowy i bodajże wentylację. Tak jest, ponieważ ładowania się nie da. Niektórzy używają jeszcze szybkość celowania, ponieważ działo przynajmniej Batchata, albo też tego czołgu oczywiście lepiej, jakby jeszcze szybciej skupiało. No ale tak, myślę, że można spokojnie używać tutaj osłoniętej optyki. Opowiedz jeszcze coś o tym czołgu, bo kiedyś na 9 tierze był Lorraine, który teraz rzucono na, jako czołg premium na tierze 8. No i mamy tego Batchata, który bardziej mi pasuje do tej gałęzi. O, ktoś tam wszedł do pokoju. No, tutaj widzów mam. Pozdrawiam. Było na tej zasadzie, że to była 65. bitwa właśnie batem. Zacząłem z tym drugim działem, nie z tym stokowym. No i jakoś mi z początku nie szło, dopiero jak wymaksowałem to działo, to wchodziły wyniki po 2-3 tysiące. Pojazd bardzo przyjemny, mobilny, no ten brak pancerza też boli, ale no... Widać, CDC się odbił, nie wiem jakim cudem. Magazynek też robi robotę, no bo jak tutaj zaraz zobaczymy, Tiger zejdzie na cały. No nie wiem, jeszcze tak bardzo dobrze go nie ograłem, mam dopiero na nim jedną biegłość, więc nie mam za dużo do powiedzenia. W
każdym bądź razie przypomina on w stylu gry bardzo Bachata. Oczywiście jej główna różnica to jest magazynek. Mamy tutaj 6 pocisków, a nie 4 mocne po 390. Tutaj mamy Alfę 300, ale tak, za to 6 pocisków, czyli 6 razy 300, 1500. Więc taki Tigerek może zejść na magazynek. Zobaczymy, jak ci polosuje. No z nim też trochę będzie farta. Ja tu byłem w szoku, jak on w ogóle zniknął, gdzie on się schował teraz. Bo przed chwilą był na górce, a teraz go nie było, a tu proszę. Dobra. No te strzały niezłe ci wchodzą. No do biegu. W tej bitwie wyjątkowo mi wszystko wchodziło. A ja nie wiem, co ten... Jezu! Jeszcze z podpałką. Ty! Zostały ci 2 pociski. Na 4 strzały udało ci się zdjąć. 6 zniszczonych pojazdów. Ty podpisałeś, bo tutaj nie będzie pula. No kurde, niepotrzebnie spoileruję. No właśnie, szkoda, ale mogło być. W którym momencie właśnie straciłeś możliwość pula? Bo już teraz, nie pamiętam. Jak ta WZ-ka będzie się biła ze Skorpionem? Mhm. No ja oczywiście przeładowuję, więc no tak to bym pojechał po nim, po tego Skorpiona szybciej, ale no... Zaspoileruję i WZ-ka wygra z tym Skorpionem. Nie wiem jakim cudem. No szkoda. Tak naprawdę trzymałeś kciuki za Skorpiona, tak, ale WZ-ka wygrała. No dziwne, bo przecież Skorpion ma szybkie przeładowanie, no chyba że coś miał tam zrypane. No i dobre działo. No cóż, tak. Więc o pula już nie zawalczysz. Ale no ten SPC mnie trochę zdenerwował, bo bitwa jest do wyciągnięcia, ale no wciąż kapowała. BC25, you are my hero. O co mu chodziło? Nie wiem właśnie. Też byłem zdziwiony, od razu uśmiech mi się na twarzy pokazał. Nie wiem, o co typowi chodziło. Dobra, Emil 1. Tak, ja miałem... W tym momencie miałem nadzieję, że ten Emil wyjedzie, właduje w magazynek sobie w tego Lighta, a ja sobie Emila skończę. Mhm. Zobaczymy. W zasadzie... O, mamy tyłeczkiem tutaj Emilka. Tak, ale wybrałem Centuriona, no bo w sumie groźniejszy, bo Emil jak się wystrzela, no to jest praktycznie bezbronny. A Centurion tak trochę cię olał. Tak. Na szczęście. Jesteś na hita. Tak, zebrałem tą bułę od Issa i stwierdziłem, że jeżeli Emil mi wpakuje tą jedną pestkę, no to jest po mnie, ale też się mną nie zainteresował. Właśnie coś... Ta bitwa taka była dla ciebie chyba szczęśliwa, nie? Tak. Najszczęśliwsza bitwa w sumie, jaką zagrałem. A ile tysięcy bitew masz rozegranych? 6. O, no to niedużo. Już 5000 obrażeń. O, znowu tam słyszę jakąś szafę. No niestety 42 sekundy. Stwierdziłem, że tutaj sobie przeładuję i wyjadę po tego Emila, nie? Bo patrzę, SPC skończył. To jeszcze może być porażka, bo wystarczy, że Emil cię raz klepnie, Is cię raz klepnie. Wydatka tego nie wygrałaby raczej. Tylko, że Emil to totalnie w ogóle zapomniał, że ty byłeś z tyłu. Dopiero teraz. Dopiero się skapnął. No ale no, pestki wchodzą i... Dobra, i Is gdzieś tam zaraz wyjedzie, jest. Is oczywiście nie ma jakiejś tam super penetracji, ale wystarczająca. Tak tylko przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą. 65 km na godzinę. No i pancerz... Gdzie ten pancerz? Wrażenia... 30... A wieża 25, więc no wchodzi raczej wszystko. No, no i teraz... Mam nadzieję, że ta druga pestka wejdzie, ale no zdążył się schować. Została jedna pestka. O... Myślałem, że będzie wychylał, ale jednak mądrze dosyć zagrał. Więc przeładunek. No i cóż, to jeszcze nie jest takie prościutkie, to nie bo... jest wygrane właśnie, bo ja byłem na strzał, odbył na strzał i... W sumie miałem tego farta wcześniej z tymi strzałami z biodra, ale jeżeli teraz bym go chciał objechać na autoimie i by coś na przykład nie weszło, no to przegrywam bitwę automatycznie. Kakaowa, jesteś the best, ciacho. Ty, ale gdzie ty teraz to jedziesz, powiedz mi? Aha, na optykę, tak, na spota. Tak, bo myślałem, że będzie jechał gdzieś tutaj linią G1, coś w tym stylu, ale i chciałem na spokojnie przeładować, żeby potem nie bawić się z nim w kotka i myszkę. No fakt.
To jest oczywiste, ponieważ już bitwa jest bardzo dobra, więc nie ma co ryzykować tego szczęścia dla Isa oczywiście, bo Is mógłby cię skończyć. No jednak postanowiłeś ruszyć. No zobaczymy, jak się to skończy. Tak, myślałem, że właśnie będzie gdzieś tutaj za wałami się chował, ale nie mogłem go tutaj znaleźć. Fakt faktem, nie wiem, ile waży jest rekord, jeżeli chodzi o ilość przejechanych kilometrów na mapie. Zaraz zobaczycie, ile przejechał Ciacho. Tam... Tutaj myślałem, że zaraz zacznie kapować czy coś w tym stylu, ale nie pomyślał, tak? Znaczy wiesz co, jakby zaczął kapować, to... No, to by źle zrobił moim zdaniem, no bo to jest bitwa standardowa, kapowanie trwa długo. Ale no na przykład jakby chciał mnie zwabić, no bo wiedział, że jestem na strzał, on jest na strzał, no... Ale mi się wydaje, że jeżeli ktoś kapuje, od razu ma gorszy kamuflaż, chyba coś takiego jest, że kapujący czołg łatwiej wyspotować, po pierwsze. Po drugie, ty masz optykę, masz dobry kamuflaż, więc możesz delikatnie wychylając się zza górek go wyspotować, zobaczyć, gdzie ma lufę i go skończyć. No. Dobra, no w każdym bądź razie bitwa wygrana. Ridley Waters, Dimitriu, Scout, czyli zwiadowca, High Caliber i... No w zasadzie obrażenia nie są jakieś tutaj niesamowite, 6063, no, ale jest to twój rekord na tym czołgu, nie? Tak, obecnie to jest mój rekord, jeżeli chodzi o damage. Na wszystkich czołgach? Tak, nie, na obiekcie 257 zrobiłem 8000. Aha, mówiłeś, to jest moja życiówka. Tak, tak, co mi też wysyłałeś. Tak, i w sumie ale to była porażka. Tak, niestety. Miałem tutaj nadzieję, że wpadnie ten 10, ten medal pula, ale... To byłby mój też pierwszy i to w sumie na 9, no to też by było coś. 1500 bazowego expa, no i to co mówiłem, prawie 9 km przejechane. Nie wiem, czy ktoś z was zrobił więcej, ja chyba nie. Ale jak było widać, przez 10 minut prawie non-stop jeździłeś i to ze sporą prędkością, więc... Tak, jakoś się tutaj nie nastawiałem na snajpę, bo w sumie na topce byłem, miałem możliwość każdego na magazynek, więc... O dziwo, nic nie masz po spocie. No ale... Tak, no tak. W sumie w tej bitwie chciałem jak najwięcej po spocie zrobić, no bo walczyłem o biegłość i w ogóle, ale... Ale się nie udało. Jak wyszło. Dobra, ja bardzo dziękuję za pokazanie bitwy. Czołg moim zdaniem lepszy niż poprzedni Lorka na 9 tierze. Posiadam go oczywiście, no i możecie napisać, co sądzicie na temat tej bitwy i tego czołgu. Ja dziękuję za wystąpienie na mnie, no i możesz kogoś pozdrowić, jak chcesz. W sumie nie ma kogo. Dobra, to ja pozdrawiam tą osobę, która tam chodzi koło pokoju. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.